Najlepsze ciasto na świecie, słono-słodki Snickers bez pieczenia. Robimy masę, pół litra śmietanki kremówki 36%, do tego 250 g mascarpone i cukier puder, łącznie dodałam 4 łyżki. I to ubijamy na taką masę, która jest prawie że sztywna, ale nie całkowicie, ponieważ za chwilę do tej masy jeszcze dodajemy masło orzechowe 250 g i trzeba to jeszcze ponownie zmiksować i należy uważać, żeby ta masa nam się nie przebiła. Masa jest gęsta, pięknie uwita, taka właśnie ma być. Forma 20 na 30 cm. Na dno wykładamy warstwę herbatników. Łącznie będzie ich potrzebnych około 200 g. To jest pierwsza warstwa, będzie jeszcze jedna na górze. I na warstwę herbatników wykładamy masę krówkową. Łącznie potrzebna będzie 350 g masy krówkowej, to jest około 2/3 puszki. Masę krówkową polecam podgrzać nieco, po to, żeby bardziej była płynna i żeby łatwiej ją było rozsmarowywać na herbatnikach. Na to wykładamy połowę masy orzechowej. Wszystko bardzo dokładnie rozprowadzamy, tak żeby warstwa była idealnie płaska, a dzięki temu będzie ładnie wyglądać po przekrojeniu. Na to wykładamy warstwę krakersów. Łącznie potrzebne będzie około 150 g krakersów. Warstwy będą dwie. I na krakersy wykładamy pozostałą część masy krówkowej. Tu ma być około 2/3 całej przygotowanej masy. Warstwa ma być dużo, dużo większa niż na herbatnikach, tak żeby było właśnie w przekroju widać wypływającą wręcz masę krówkową. I na tym układamy drugą warstwę krakersów. Na to pozostała część masy orzechowej, czyli druga połowa. I ponownie bardzo dobrze wszystko staramy się wyrównać. A masło orzechowe pamiętajcie, żeby sobie najlepiej użyć takie, które ma kawałki orzechów. Dzięki temu fajnie będzie coś chrupiało podczas jedzenia. Na samą górę wykładamy ostatnią warstwę herbatników i przygotowujemy polewę. Tabliczka mlecznej czekolady i około 2 łyżki śmietanki słodkiej. To rozpuszczamy w kąpieli wodnej albo w mikrofali. Rozsmarowujemy i posypujemy słonymi prażonymi orzeszkami. Taka garść, to już w zależności od Waszych preferencji. Przykrywamy folią spożywczą, a następnie wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak się prezentuje ciasto po schłodzeniu. Piękne warstwy, widać wypływającą masę krówkową. Wygląda bardzo apetycznie, kroi się też bardzo dobrze, bo masa była gęsta, zwarta. Tak to wygląda po przekrojeniu. Ciasto jest przepyszne, po prostu ja jestem w nim zakochana. Połączenie smaków słodkiego i słonego to jest coś, co uzależnia. Polecam. Choć ciasto jest, no trzeba to powiedzieć głośno, mega kaloryczne, po prostu bomba. Ale jego smak wszystko wynagradza. Polecam i dzięki za uwagę.